Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Witajcie w nowym filmiku. Dziś zapraszam Was na top 5 wybranych przeze mnie bardzo fajnych kremów ochronnych, które sprawdzą się w przypadku skór suchych, przesuszonych, odwodnionych, naczynkowych, wrażliwych, ale również dojrzałych. Wszystkie kremy, o których Wam dzisiaj opowiem, będą to kremy do takiej półki cenowej do 100 zł, więc myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Będą to oczywiście kremy zawierające w składach substancje naturalne, będą to dermokosmetyki, no jest ich troszkę, ale powiem Wam, że wszystkie posiadają bardzo fajne substancje aktywne, bardzo fajne składniki, które będą chroniły Waszą skórę właśnie w okresie zimowym i nie tylko. No to zaczynamy. Pierwszy krem, o którym chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, jest to krem od marki Basic Lab, lipidowy krem ochronny na zimę. Krem zamknięty w tubce, o standardowej pojemności, w bardzo fajnej konsystencji, zaraz do tego przejdziemy, ale na początek zwróćcie uwagę, co ten krem zawiera w składzie. No i tutaj znajdziemy takie substancje jak woda, olej z oliwek, olej słonecznikowy, emolienty, masło shea, gliceryna, witamina E, trehaloza, olej lniany, olej makadamia, olej arganowy, olej z awokado, pantenol, alantoina, ekstrakt z rozmarynu czy olej kokosowy. I jak widzicie, mamy w składzie dużo olejków, mamy substancje łagodzące takie jak alantoina i pantenol, czyli będzie to produkt odpowiedni właśnie dla skór podrażnionych, zaczerwienionych, z rumieniem, z rozszerzonymi naczynkami, dla skór wrażliwych, ale też ze względu na dużą ilość olejków, które znajdują się w tym kremie, będzie on miał przede wszystkim działanie takie nawilżające, odżywcze, regenerujące, ale też przede wszystkim ochronne, ponieważ oleje działają tutaj jak emolienty, czyli będą tworzyły na naszej skórze taką powłoczkę, która będzie chroniła ją przed działaniem czynników zewnętrznych, takich jak na przykład właśnie niska temperatura czy też mróz, ale też przed działaniem czynników wewnętrznych, między innymi będą one sprawiały, że woda z naszego naskórka nie będzie nadmiernie uciekała. Co mogę Wam jeszcze powiedzieć na temat tego kremu, to przede wszystkim to, że on ma bardzo fajną, taką gęstą konsystencję. Dobrze sprawdza się pod makijaż, ale można go oczywiście nosić też samodzielnie. I to jest też taki krem, który możecie stosować nie tylko na Waszą twarz, ale również na ciało, chronić dłonie, nakładać na uszy, te wszystkie miejsca, które będą chroniły Waszą skórę przed działaniem zimy. O, może tak. Ten krem nie zawiera również w składzie substancji pochodzenia zwierzęcego, więc będzie to dobry preparat również dla osób, które są wegetarianami, weganami. Nie ma tutaj też żadnych substancji kontrowersyjnych, więc spokojnie mogą stosować go kobiety w ciąży, kobiety karmiące, jak również możecie taki krem nakładać swoim dzieciom. No i tak jak powiedziałam, on ma taką standardową pojemność, ale jest też w bardzo dobrej cenie. Drugi krem, który chciałabym Wam dzisiaj przedstawić, jest to krem od marki Veleda. Jest to krem, który ma już zdecydowanie krótszy skład niż krem ochronny od Basic Lab, ale również bardzo dobry. I tutaj znajdziemy takie substancje jak woda, olej ze słodkich migdałów, olej orzechowy, ekstrakt z wosku pszczelego, tłusty emolient, związki zapachowe, zapachy, siarczan cynku czy konserwanty. I to jest krem z takiej serii nazywanej w kosmetyce Cold Cream, czyli serii, która jest specjalnie przystosowana właśnie na warunki zimowe. Krem, który ma chronić naszą skórę, ale też ją łagodzić. Czyli z jednej strony mamy tutaj działanie ochronne, działanie przed czynnikami zewnętrznymi, właśnie takimi jak zima, działanie nawilżające i odżywcze, ale też łagodzące i kojące. Tutaj pragnę również zauważyć, że krem od marki Veleda ma dosyć taką gęstą, treściwą konsystencję, więc wszystkie kobiety i też mężczyźni, którzy posiadają skórę suchą, odwodnioną, przesuszoną, na pewno będą go sobie cenić w pielęgnacji i ma też bardzo dobrą cenę, bo za pojemność 30 ml płacimy około 50 zł, więc nie jest to bardzo duży wydatek. Natomiast w składzie tego kremu znajdziemy ekstrakt z wosku pszczelego, więc tutaj zaznaczam, nie jest to preparat do stosowania dla osób, które są wegetarianami czy weganami.
Ponieważ jest to krem z tak zwanej serii Cold Cream, możecie go stosować samodzielnie w porannej pielęgnacji, wieczornej pielęgnacji, ale jest to też taki krem, który można stosować jako kurację, czterotygodniową kurację. Bardzo fajnym kremem jest również preparat od marki Aven, też pod nazwą Cold Cream, w ogóle tam jest cała seria i to też są takie preparaty, które można stosować samodzielnie, ale na przykład 21-dniowej kuracji. Ja dzisiaj o kremie od marki Aven nie będę Wam opowiadać, więc tutaj już od razu zaznaczam, choć uważam, że jest on również jednym z bardzo dobrych kremów. Ale jeśli jesteśmy już przy dermokosmetykach, to tutaj muszę również wspomnieć o marce SVR i bardzo fajnym kremie barierowym regenerującym. I co tutaj takiego fajnego znajdziemy w składzie, jeśli chodzi właśnie o ten krem marki SVR, krem barierowy regenerujący. I mamy tutaj oczyszczoną wodę, mamy glicerynę, emolienty, olej abisyński, fitosterole, proteiny ryżowe, kwas hialuronowy, witaminę E, mamy olej z olejowca gwinejskiego. W składzie tego kremu mamy substancje wzmacniające, regenerujące, odbudowujące barierę ochronną, substancje łagodzące i kojące i również takie substancje, które będą właśnie chroniły naszą skórę przed działaniem różnego rodzaju czynników zewnętrznych. Jest to bardzo tani krem w porównaniu do tego, co mamy w składzie, ale oczywiście jest on opracowany dla osób, które posiadają przede wszystkim skórę wrażliwą, dla osób ze skórą suchą, przesuszoną, odwodnioną i jego również możecie stosować w porannej, wieczornej pielęgnacji lub jako kuracja. Co więcej, można go stosować nie tylko na twarz, ale również na całe ciało, na dłonie, na uszy, czyli tak jak wspomniałam już wcześniej, na wszystkie takie miejsca, które należy chronić. Dodam jeszcze na zakończenie, jeśli chodzi o ten krem od marki SVR, że on ma bardzo fajną konsystencję, dobrze sprawdza się w tej porannej pielęgnacji, absolutnie nie zostawia żadnej takiej tłustej powłoki na skórze. To jest krem, który można stosować rano i wieczorem, tak jak powiedziałam, można robić sobie z niego kurację i też bardzo ważny jest to krem bezzapachowy. O ile dobrze pamiętam, krem od marki Basic Lab również nie posiada zapachów. Weleda już tak i to są troszeczkę takie specyficzne zapachy, więc nie każdemu z Was może ten aromat podejść. A tutaj mamy dwa preparaty, czyli Basic Lab i SVR, które kompletnie nie posiadają zapachów, więc myślę, że sprawdzą się spokojnie u każdego. No dobrze, moi drodzy, to czwarty produkt, który Wam dzisiaj przedstawię i jest to półka już bardziej taka naturalna. Jest to krem ochrony od marki IOSI, który ma bardzo ciekawą konsystencję. Ona jest... Z jednej strony mamy tutaj krem, ta konsystencja jest taka, przypomina lekko mus, ale wiecie co jest fajne, że podczas zetknięcia tej konsystencji z ciepłem naszych dłoni i rozcierania jej w naszych dłoniach, ona zmienia się w taki olejek. I tutaj muszę zaznaczyć, że w przypadku tego kremu ten olejek nie zawsze dobrze będzie działał pod podkładem. To jest fajny krem ochronny, który możecie stosować na przykład z kremem BB albo samodzielnie, ale zwróciłam uwagę na to, że nie z każdym podkładem dobrze współgra. No dobra, ale co tutaj takiego fajnego mamy w składzie tego kremu IOSI? I mamy tutaj przede wszystkim masło shea, które jest bazą tego produktu, następnie olej konopny, olej jożoba, masło kakaowe, olej winogronowy, lawendowy, rumiankowy, rozmarynowy, no i mamy też zapachy. I właśnie przez to, że mamy tutaj zapachy, ten krem też będzie miał taki specyficzny aromat. Ja lubię zwracać uwagę na zapachy w kosmetykach, ale oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to co mi się podoba, niekoniecznie Wam będzie się podobało, więc muszę tutaj zaznaczyć, że w przypadku tego kremu IOSI ten aromat jest taki, powiedziałabym, bardziej ziołowy. Mimo tego ten krem od marki IOSI jest naprawdę fajnym preparatem, bo mamy tutaj świetne oleje, mamy tutaj masło shea, które będzie tym głównym emolientem chroniącym naszą skórę w dużej ilości, bo przecież to masełko jest tutaj bazą, ale ten krem będzie też fajnie nawilżał, odżywiał, regenerował, powiedziałabym nawet łagodził. Naprawdę świetnie sprawdza się w tej pielęgnacji zimowej. Możecie go stosować rano, możecie stosować go wieczorem, możecie go nakładać na twarz, ale również na dłonie, jako krem taki też ochronny. Możecie również stosować go na ciało, chociaż mamy tutaj słoiczek, więc pojemność też nie jest duża,
ale za to cena bardzo dobra. Moi drodzy, i na zakończenie dzisiejszego filmu jeszcze jeden krem. Jest to krem od marki Recibo, krem SOS. Pewnie część z Was już o tym kremie słyszała i to też jest, tak jak sama nazwa wskazuje, taki krem, który będzie z jednej strony kuracją, a z drugiej strony będzie nas chronił, będzie odżywiał, regenerował, nawilżał, ale właśnie świetnie sprawdza się w tym okresie zimowym. I co tutaj mamy w składzie tego kremu od marki Recibo? Mamy wodę, mamy masło kokum, mamy olej porzeczkowy, emolienty, masło shea, glicerynę, masło mango, masło kakaowe, olej abisyński, pantenol, lecytynę, kwas hialuronowy, witaminę E, olej słonecznikowy, ekstrakt z lukrecji, mamy zapachy i mamy konserwanty. Dla mnie ten krem pachnie bardzo przyjemnie, powiedziałabym, że też delikatnie, ale oczywiście to jest też kwestia Waszego nosa. Natomiast tutaj mamy też dużo masełek, mamy tych substancji emolientowych, mamy substancje łagodzące, mamy kwas hialuronowy, więc to też jest bardzo fajny preparat właśnie na zimę. Mimo tego, iż jego konsystencja jest dosyć gęsta, to ten krem bardzo szybko się wchłania i też dobrze sprawdza się pod makijaż. Ale oczywiście możecie go stosować wieczorem, możecie stosować go rano, możecie go nakładać na wszystkie wrażliwe miejsca. Ma bardzo dobrą cenę, nawet jak tutaj rozmawiamy o kosmetykach marki Recibo, które nie należą do najtańszych, ale skład jest świetny, konsystencja, formuła bardzo dobra, naprawdę fajny preparat na zimę. Tak sobie patrzę w podgląd tutaj na mojej kamerze i widzę, że dzisiaj mi poszło nawet bardzo dobrze, jeśli chodzi o szybkość i długość tego filmu. Ale słuchajcie, nie ma co się rozwodzić. Wszystkie te kremy, które Wam dzisiaj przedstawiłam, mają naprawdę fajne konsystencje, treściwe, takie, które sprawdzą się idealnie dla skór suchych, odwodnionych, przesuszonych, naczynkowych, wrażliwych i dojrzałych. Większość z nich bardzo dobrze sprawdza się pod makijaż, ale możecie je stosować samodzielnie, możecie robić z nich kurację, możecie je nakładać nie tylko na Waszą twarz. Część z nich jest bez zapachów, część posiada zapachy, naprawdę świetne substancje aktywne, takie, które będą wzmacniały Waszą barierę ochronną, nawilżały, odżywiały, regenerowały i koiły, bo to jest ważne właśnie w okresie zimowym. A w następnym filmie przejdziemy już do preparatów, do top 5, które polecę dla osób posiadających skórę mieszaną i tłustą. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, czy znacie któryś z tych kremów, które Wam dzisiaj przedstawiłam, albo który z kremów jest Waszym takim ulubionym, jeśli rozmawiamy właśnie o skórze suchej, odwodnionej, przesuszonej, naczynkowej, wrażliwej i dojrzałej. Czekam na Wasze komentarze, a teraz już się z Wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!